Hej, witam serdecznie na moim kanale z powrotem. Ja jestem Marcinir. Słuchajcie, bohater odcinka, czołg średni 10 poziomu nacji amerykańskiej. Jest to czołg, główna nagroda do zdobycia za ten sezon, który się właśnie rozpoczął. Jest to M48A2 łamane przez T54E2. Bardzo skomplikowana nazwa. U nas w garażu również występuje pod nazwą M48A2 120 mm. Moi drodzy, jest to, tak jak wspominałem, amerykański med 10 poziomu a la Premka. Ostatnio pokazywałem Wam parę dni temu bitwę na mapie Kowno czołgiem T95E6. I właśnie wyobraźcie sobie, że również to będzie bitwa na mapie Kowno. I też pojadę na tego spota, na którego pojechałem ostatnio. Także bardzo taki dobry zbieg okoliczności, że tak powiem. Będzie nam łatwiej tutaj te dwa pojazdy sobie zestawić. Czy jest lepszy od tego, który Wam pokazywałem tydzień temu? Nie będę na razie tutaj Wam mówił, co ja o tym myślę. Chcę, żebyście sami sobie wyrobili zdanie po tej bitwie. A na koniec oczywiście podzielę się moją opinią na jego temat. Także tutaj za chwilę Wam pokażę tankopedię i krótki tur po garażu. To jest właśnie nasz bohater, a pozostałe dwa czołgi również będziecie u mnie mogli zobaczyć na kanale, francuski i radziecki, te, które są do zdobycia. Także zapraszam za moment do garażu. Dobrze, moi drodzy, jesteśmy w garażu, czyli jak zwykle na pustyni. Cóż to jest za pojazd? Słuchajcie, jest to nic innego jak połączenie dwóch pojazdów, czyli M48A2 i T54E2, stąd właśnie ta śmieszna nazwa. Działo i wieża jest z tego drugiego, natomiast podwozie jest z pierwszego, czyli z Patona. Słuchajcie, tak właśnie wygląda pojazd. Na tym poziomie z amerykańskich dziesiątek a la premium mamy jeszcze pozostałe dwa. Bohater ostatniego odcinka, czyli T95E6 i mój ulubiony na tym poziomie M60. M60 ma działo 105 mm w odróżnieniu od pozostałych dwóch, które mają dokładnie takie same działa 120 mm. Zobaczcie, tutaj udało mi się zejść na celność 0,24 na tym pojeździe, czyli jest bardzo dobrze. Pancerz, właśnie. Tak wygląda pancerz. Jak widzicie, jest przewaga żółtych i zielonych kolorów, czyli wiadomo, że to nie będzie odbijało w żaden sposób. Jest ten pancerz ciekawie pokątowany, czasami coś odbije, nie mówię, że w ogóle, natomiast z reguły wszystko będziemy przyjmować, także granie z drugiej linii jak najbardziej zalecane. Zobaczcie tutaj, pokażę Wam za momencik właśnie jego parametry. Silnik 825 koni, 48,3 km na godzinę. Już widzimy, że jest najwolniejszy z tej całej trójeczki, którą Wam pokazywałem. Przeładunek również ma najdłuższy. Tutaj mamy obroty. Obroty są ok, nie można narzekać. Tu mamy radyjko, trzy rodzaje pocisków. Penetracja 258, 340 oraz na burzącym, jeżeli fajnie polosuje, to potrafimy i ponad 500 sprzedać komuś strzał. Tak siedzą sobie załoganci. Teraz Wam tutaj pokażę za chwilę właśnie zestawienie czołgów ze stronki Tanks.gg. Zapraszam na tą stronę, możecie sobie linka podejrzeć u mnie na filmie, zatrzymać na chwilę film. Bardzo pożyteczna stronka, można sobie dużo rzeczy sprawdzić. Tutaj macie stronę. Tak jak mówiłem, zestawiłem te trzy czołgi, aczkolwiek M60 z działem 105 mm niekoniecznie tutaj do tego panteonu naszych bohaterów się nadaje. Natomiast jest to również amerykańska dycha a la Premka, więc postanowiłem ją tu umieścić. A jak widzicie, nie odstaje ona tak bardzo, pomimo że działo ma mniejszy kaliber. Więc tak, tutaj właśnie macie pokazane, jaki potencjalny DPM może zrobić czołg na tym poziomie. Widzicie, T95E6 ma największą wartość, aczkolwiek zwróćcie uwagę, M60 wcale nie odstaje od bohatera naszego odcinka, jeśli chodzi o uszkodzenia na minutę. Dobrze, teraz przyjrzyjmy się tutaj temu, co nas tak naprawdę najbardziej interesuje. Zobaczcie, tutaj mamy czas skupiania. Zobaczcie na laserowe działo M60. Także większość zielonych kolorów, co znaczy, że jest lepszy od konkurentów, ma M60.
Dlatego ten czołg jest tak fajny w graniu i po prostu bardzo przyjemnie się nim gra. Jeśli chodzi o prędkość, zobaczcie, nasz bohater jest, że tak powiem, najwolniejszy z nich wszystkich, bo i to całkiem sporo, więc na pole bitwy na pewno nie dotrzemy tak szybko czy w różne ciekawe miejscówki jak pozostałymi dwoma czołgami, a szkoda. Tak, zobaczcie teraz nawet wagę. Ma prawie 50 ton, więc jest o wiele, wiele cięższy od pozostałych dwóch. To właśnie się przekłada na jego prędkość maksymalną, z którą niestety nie będzie się mógł tak poruszać jak nasi pozostali bohaterowie. Dobrze, co tutaj jeszcze jest godne uwagi? Tutaj macie parametry, jeśli chodzi o pancerz. Zobaczcie, tutaj mamy czas przeładunku. Teraz tak. Zasięg spota 400 metrów, też najgorzej z tej naszej całej trójki, więc jeśli chodzi o papierowe parametry, no nie wygląda to najlepiej, ale myślę, że bitwa najlepiej to pokaże, na którą już teraz zapraszam. Dobrze, jesteśmy na mapie Kowno, tak jak widzicie, zupełnie tak jak ostatnio i również zaczynamy z południowej flanki. Jest to bardzo dobre, dlatego że zobaczymy, czy nam uda się równie szybko zająć pozycję tą właśnie, którą Wam ostatnio pokazywałem, jak i T95 E6. Jak widzicie, czołg jedzie, natomiast rozwija zawrotną prędkość 45 km na godzinę, podczas gdy T95 E6 jechał ponad 50, także tutaj macie pierwszy przykład, dlaczego uważam, że ten czołg nie jest równie dobry jak poprzednik z ostatniego odcinka. Dobrze, ja sobie tutaj zakręcę, dlatego że drużyna czerwona ma respa nieco w innym miejscu niż w poprzedniej bitwie. W poprzedniej miała w granicach A2-A3, natomiast tutaj mamy na A0 respa, więc gdyby ktoś się na tą górkę tutaj snajperską przedostał, to dostanę się właśnie w ogień krzyżowy, a tego bym nie chciał. Dobra, przyczaję się tutaj na środku, z tego względu, że zazwyczaj na środek tutaj spoterzy jacyś przyjeżdżają. Jak na razie nikogo nie ma, tutaj mamy coś wyświecone. Dobra, przeskakuję teraz na środek. To jest dokładnie ta miejscówka, którą Wam pokazywałem. Widzę, że czerwona drużyna tutaj jest kilka pojazdów z tamtej strony. Także ustawiając się tu w tym miejscu, będę musiał uważać na Artę, bo z tej flanki Arta będzie miała wrzutkę. O, dobra, jest 9-5. Zawsze muszę trafić na jakiegoś twardziela. Także po oddaniu strzału będę się chował, nie mam innego wyjścia. Dobrze, spróbujemy tego T95 zatrzymać. Fajnie, udało się. Nasza drużyna tutaj widzę kończy dzieło. Super, jednego mniej. Tak jak widzicie, T95 zdążył tutaj dojechać, więc to świadczy tylko o tym, że nasz bohater odcinka wcale nie jest demonem prędkości. Dobra, zobaczymy, co my tutaj jeszcze mamy. Całe szczęście na plecy nikt mi nie próbuje wjechać, bo łatwo by tutaj mógł narobić dużo szkody. Pobijamy tutaj przeciwników. Ktoś się wycofuje, spróbuje poczekać na niego. Co my tam mamy? Dobra, jest E75. Dobrze, ładnie weszło. Spróbujemy jeszcze jedną wsadzić. Cały czas tutaj ryzykuję, ponieważ mam żarówkę. Dobra, że po prostu boję się, że Arta w każdym momencie wrzuci. Więc przy takiej właśnie sytuacji, gdzie resp jest z tej strony, to niekoniecznie jest bezpieczna pozycja. Dobra, tutaj mamy Mausa. Ale wydaje mi się, że Arta jest bardziej skupiona tutaj na większej ilości naszych czołgów niż na pojedynczym tutaj mnie i dobrze. Co my tam mamy? Jest i grill. Okej, spróbuję jakoś się tak ustawić, żeby go skubnąć. Dobrze, asysta poleciała, ale chciałbym go skończyć, bo to jest niebezpieczne działo, a my, przypominam, nie mamy bardzo twardego pojazdu. Dobra, spróbuję tutaj podjechać. Może coś jeszcze tam stoi. Nie chcę za daleko wyjeżdżać, właśnie ze względu na grilla i na Artę. Poczekam jeszcze chwilę. Dobra, chyba tutaj nic nie ma. O, jest grill. Ładnie z biodra weszło. Dobra, temat załatwiony. Teraz będę mógł się odwrócić tutaj, pomóc na środku. Wydaje mi się, że nasza drużyna już sobie tam poradzi z dojazdem do kapa. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Na środku nic nie ma. Tutaj na tym pagórku takich, że tak powiem, spoterów. Dobra, jest KPZ-cik.
Nie chcę na razie na niego wyjeżdżać bezpośrednio, bo nie wiem, czy tam ktoś się nie ustawił na właśnie na linii A5, A6. Nie chcę w bok dostać, ale widzę, że... Nie, okej, dobra, wszystkie czołgi są ustawione i zajęte sobą. Dobra, podjadę tutaj. Mam tu do pomocy E4, bardzo ładnie. Dobra, weszło. No też przyjąłem, ale to już jest, widzę, że bitwa będzie szybka. Więc jak mam zrobić damage, to muszę się po prostu ruszyć z tego miejsca. Dobra, mamy tu jakieś rodzynka. Co to jest? E50. Tam ktoś ucieka. Dobra, przymierzymy. Dobra. Uuu, ładnie dostał. Dobra, już chyba zestaw zużył naprawczy, także odeślemy go do garażu. Zajmiemy się teraz E50. Tu widzę, kolega E4 się napalił na niego, no ale nie zdążył. Dobrze, no i jak widzicie, bitwa jest bardzo szybka i dynamiczna. Zostało 3 czerwone pojazdy na górce. Ups. Dobra. Także podjadę tutaj na plecy im wjadę, że tak powiem. Zobaczymy. Mam tam, widzę, że są twarde pojazdy, także przeładowałem się na amunicję o większej penetracji. Dobra, co my tu mamy? Mamy Streetswagena. Okej. Jedzie, wkurzył się. Spróbuję go tu wyciągnąć na nadjeżdżających moich towarzyszy. Super, dobra. Teraz sobie tu przy... Może nawet go zgąskujemy, dobrze. No, Streetswagen odbija, no bo jest bardzo ciekawie pokątowany. Może tu niżej. Dobra, garaż. Super, zostały 2 pojazdy. Podjadę sobie tutaj nieco wyżej. Dobra, jest KPZ-cik. Zajęty w ogóle mnie ignoruje. No i lepiej dla mnie. Robimy sobie tutaj damage'a. Jeszcze kawałek, już przeładunek jest zrobiony. Świetnie, dobra. No i właśnie koniec bitwy. Słuchajcie, była to bardzo szybka bitwa. Chciałem wam ten po prostu czołg jak najszybciej pokazać, jakie on ma możliwości. Tutaj kończymy na pierwszym miejscu. 5130 uszkodzeń, 1100 asyst, 4 zabitych. Słuchajcie, w ostatniej bitwie zrobiłem tym poprzednim czołgiem 6500 uszkodzeń. O czym to świadczy? Że dłuższy przeładunek no niestety nie pomaga w zrobieniu większego damage'a, także T10 jest lepsza, krótko mówiąc, w mojej opinii. Zapraszam już teraz na kolejny film.